Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się czasem, żeby gawędzić o książkach, ale nie tylko o książkach. Dzisiaj nie mam książki, dlatego że jesteśmy w takiej fazie pomiędzy jednym tytułem a drugim. Wyszła książka Michała Radoryckiego Zbigniew Nienacki kontra Charles Dickens, a teraz wyjdzie trzeci tom baśni socjalistycznej Gabriela Maciejewskiego, a potem może pewnie znowu coś wyjdzie. Dzisiaj jednak chciałem nie zapowiadać żadnej książki, ani też żadnej książki nie pokazywać, ale poruszyć taki temat, który się pojawił na blogu i szybko zniknął, który tam był jakoś trochę skrytykowany, że ja się nie znam, albo że nie wiem wszystkiego i ho, ho, ho. Czyli o aktywności mocarstw na Białorusi i postawie Aleksandra Łukaszenki. To jest temat bliski wielu Polakom, dlatego że ludzie by chcieli, żeby Polska się połączyła z Białorusią. To trzeba po prostu powiedzieć wprost. Wielu ludzi uważa, że Unia Polsko-Białoruska to jest pomysł fantastyczny. Ja nie wiem, czy on jest fantastyczny, bo spotykam się z różnymi opiniami. Entuzjastów jest sporo, natomiast jest też sporo przeciwników. Ja ostatnio rozmawiałem w Poznaniu z kolegą, który powiedział, że to jest fatalny pomysł i że w ogóle nie ma o czym gadać. Z punktu widzenia być może takiego ekonomicznego, tak, albo tych rozjazdów, różnic w poziomie życia, może to i nie jest zły pomysł. Natomiast oczywiście to i tak nie ma żadnego znaczenia, dlatego że nie my będziemy o tym decydować. Myśmy się przyzwyczaili myśleć o rozmaitych uniach polsko-litewskich, polsko-węgierskich czy jakichś innych, że to jest efekt wypracowany przez politykę polską. Tak? Czyli, że byli jacyś mityczni panowie krakowscy, których nie znamy z nazwiska i z imienia, i oni doprowadzili do Unii Polsko-Litewskiej, a wcześniej do Unii Polsko-Węgierskiej. Ja nie będę orzekał, bo znam za mało szczegółów, a teraz sobie ich nie przypomnę. Natomiast przypuszczam, że te wszystkie unie były pewnej części zapewne efektem działań elit lokalnych, natomiast musiały być pod patronatem jakichś organizacji działających wyżej, tak? Organizacji globalnych, europejskich, banków po prostu, centrów finansowych. Więc my o tym nie rozmawiamy i w ogóle tej kwestii nikt nie porusza, ponieważ miło jest myśleć, że to jest tylko i wyłącznie nasza zasługa i nasz geniusz. Tak? Nasz to znaczy nie wiem czyj, wspomnianych już tutaj panów krakowskich. Proszę Państwa, te wszystkie unie, łączenia, dzielenia, za tym wszystkim stoją sprawy gospodarcze i za tym wszystkim stoi mechanika rynku. Jeżeli słyszymy, że takie pogłoski, one są słyszane coraz częściej, że fajnie by było zrobić Unię Polsko-Białoruską, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Tylko pytanie, kto będzie patronem tej imprezy i czy czasem to opowiadanie nie służy tylko podpuszczeniu kogoś, tak? Polaków, Białorusinów. Nie wiem, jak jest na Białorusi. Nigdy nie rozmawiałem o tym z żadnym Białorusinem i nie wiem, czy Białoruś byłaby gotowa na coś takiego. Nie wiem też, jak się Białorusini w Polsce na to zapatrują, bo kiedy się z nimi kontaktowałem już dawno, dawno, dawno temu, to oni byli tacy raczej bardzo sceptyczni wobec Aleksandra Łukaszenki, i zajmowali się myśleniem, myśleniem o krzewieniu demokracji na Białorusi. Więc minęło sporo lat, wszyscy widzimy, co to jest ta demokracja i czym się to je. Dochodzi do nas, że pewnie o żadnym, świadomość, że o żadnym krzewieniu żadnej demokracji być nie może, a to jest po prostu przykrywka do tego, żeby stworzyć coś, co będzie wykraczało poza dotychczasowe ramy państw narodowych, tak, lub za takowe uważanych. Jak w tym wszystkim odnajduje się Aleksander Łukaszenka? On przynajmniej ogłosił, że będą manewry komandosów białoruskich i brytyjskich. To jest z jednej strony mała grupa, z drugiej strony też mała grupa. Ja to napisałem z takim dosyć sporym entuzjazmem, bo wydawało mi się, że to dobrze, że coś takiego jest i że prezydent Białorusi, który wydawał się być całkowicie uzależniony od Rosji, nagle wyskakuje z taką informacją. Odpowiedziano mi, że w Polsce też już są komandosi brytyjscy i też amerykańskie oddziały i tak dalej, i tak dalej. Fantastycznie, natomiast ja nie słyszę o tym żadnej dyskusji. Ponieważ tematem dyskusji politycznej w Polsce jest kto po Kurskim.
Jeżeli brać pod uwagę i oceniać polityków w Polsce i na ich tle postawić Aleksandra Łukaszenkę, no to to jest mąż stanu, proszę państwa. Co by o tym nie mówić. Natomiast tutaj panuje nastrój bardzo rozrywkowy. Bardzo rozrywkowy. I politycy określają się wobec wszystkiego, tylko nie wobec faktów politycznych. Tak? Wobec mediów, wobec koronawirusa, wobec tego, kto co założył na jaki raut, na głowę czy na plecy, wobec jakichś innych takich histerii. Natomiast, żeby się określić wobec faktów politycznych, to nie. A wstręty zamordysta Łukaszenka ogłosił własnemu narodowi, że będą, panie dziejku, manewry brytyjsko-białoruskie. W Polsce takich rzeczy się nie ogłasza, a jeżeli już, to one są opatrzone odpowiednim komentarzem. Jest to zwykle komentarz entuzjastyczny, a o tym, żeby się jakaś refleksja pojawiła głębsza na ten temat, nie daj Boże zahaczające o jakieś sprawy dotyczące kresów, byłej Unii i tak dalej, to już w ogóle nie ma mowy. Tak? Nie ma o tym mowy. Mimo tego, że lud, zwany nie wiadomo dlaczego prostym, bardzo chętnie by o tym podyskutował i bardzo chętnie by sobie posnuł różne fantasmagorie na ten temat. Nieistotne, czy one będą miały szansę się sprawdzić, czy nie, ale to jest przedmiot ekscytacji silnej. Wiemy o tym wszyscy. W przeciwieństwie do medialnych fejków, które są podawane, jakby to powiedzieć, do ekscytacji przymusowej. Nie chcemy tego. Chcemy czego innego. No więc patrząc na to wszystko, musimy ocenić pozytywnie prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, który gdzieś tam na Twitterze powiedział, czy też ktoś to za niego zrobił, że będzie kupował drogi gaz na zachodzie, czy tam drogą ropę, nieistotne, po to, żeby nie stawać rok w rok przed Putinem i nie klękać przed nim i nie prosić go o jakieś inne rzeczy. Proszę państwa, znaczy o ten gaz, tak, żeby był tańszy. Proszę państwa, jeżeli prezydent Białorusi jest w stanie zrobić coś takiego, no to trzeba to ocenić pozytywnie. Jest taka kwestia. Nie słuchamy, nie czytamy rosyjskiego internetu. Jesteśmy bardzo wsobni. To jest też tak, że ten rosyjski internet jest gigantyczny. Tam jest po prostu taka ilość opinii, że no i to są opinie tak, jakby to powiedzieć, emocjonalnie wyśrubowane, że nasza tutaj, nasze bajorko zostało po prostu chyba wyssane, gdyby ktoś to podłączył do rosyjskiego internetu. Natomiast z tego, co słyszałem, no tam się nikt nie ochrzania, jeżeli idzie o prezydenta Putina, ale też i prezydent Putin, co dziwne, nie jest w stanie z tymi głosami nic zrobić. No jak wiemy, można preparować opinie w internecie i to się robi, tak? Mnóstwo anonimowych autorów, którzy zdobywają popularność, dlatego nie wolno być anonimowym w internecie, to jest oczywiste. Mnóstwo anonimowych autorów, którzy zdobywają popularność i kreują trendy, no wiadomo, że to jest promowane sugerowane, tak, przez kogoś, tak, przez jakieś struktury, które robią politykę, tak. Internet jest źródłem opinii, jest źródłem wiedzy, jest źródłem zła wszelkiego dla niektórych, wolności dla innych, dla mnie na przykład. Różnie jest oceniany, natomiast no, jeżeli ktoś, jakiś polityk nie radzi sobie z internetem albo przyznaje się, że nie może sobie poradzić, a jednocześnie ma opinię zamordysty, no to coś dziwnego, prawda? To znaczy, że musi negocjować i to ostro. No więc ja myślę, że czas prezydenta Putina się kończy. I on być może jeszcze o tym nie wie, a jeżeli wie, to będzie negocjował jak najlepsze warunki, a to, co się dzieje na Białorusi, to, że człowiek, który wydawał się być całkowicie mu podporządkowany, czyli Aleksander Łukaszenka, zachowuje się w taki, a nie inny sposób, no podejmując ryzyko, no bo umówmy się, to pewnie jest jakieś ryzyko, no to znaczy, że dobrze, tak? To znaczy, że dobrze, bo ja w przeciwieństwie do niektórych prawicowych publicystów i autorów nie wiążę absolutnie żadnych nadziei ani nawet cienia nadziei dla Polski z polityką Rosji. To w ogóle zapomnijmy o tym. To
nie wiem, co by się musiało stać, tak? Jakie wewnętrzne i głębokie przewartościowania musiałyby zajść, żeby w ogóle doszło do jakichś porozumień. Oczywiście wykluczam przymus, tak? Bo pod przymusem można się porozumiewać w ogóle ze wszystkim, ze wszystkimi, z kosmitami, udawać, że jest to porozumienie. Tutaj o żadnym porozumieniu nie ma mowy i nie będzie na tym etapie. No więc ja jestem zadowolony z tego powodu, że tak się sprawy rozgrywają. Nie słucham głosów, które mówią, że przekopanie Mierzei służy Białorusi. Pewnie służy, ale to bardzo dobrze, niech służy. To Białoruś będzie miała przez kanał Augustowski czy jakiś inny, który się wykopie, wyjście na Zalew Wiślany i na morze, tak? Proszę bardzo. Nie słucham głosów, które mówią, że przez Mierzeję zostanie wydrenowana z zasobów Suwalszczyzna, ponieważ nikt chyba nie myśli, że Polska jest w stanie sobie poradzić sama z własnymi surowcami i wydobyć je, a następnie władować na rynek po prostu i zaburzyć koniunktury. To polityk, który by to zrobił, to już by był nieboszczykiem po prostu w momencie, kiedy by o tym pomyślał. No więc to jest coś takiego. Ludziom się wydaje, że państwa funkcjonują samodzielnie, a rządzące nimi kliki nie są w nic uwikłane. To jest bardzo naiwne myślenie. Na tle tego myślenia, no to też Aleksander Łukaszenka jawi się w ogóle jako polityczny geniusz. Kim oczywiście, że rzeczywiście jest, to się okaże, kiedy skończą się jego rządy. Natomiast no, jest to bezwzględny realista. W przeciwieństwie do ludzi, którym się wydaje, że uzyskanie samodzielności Polski to jest prowadzi przez uruchomienie produkcji na konkurencyjnej produkcji i konkurencyjnego wydobycia i wrzucenie tego na globalne rynki. To jest droga do samobójstwa. To jest tak samo jak z tymi szlakami handlowymi, tak? Musimy wykorzystać korzystne położenia na szlakach handlowych. Na jakim szlaku handlowym leży Japonia albo Wielka Brytania? Ktoś może to w ogóle wskazać? I jak wykorzystuje swoje korzystne położenie? No więc tego rodzaju głupich memów jest cała masa. Proszę Państwa, czy będzie Unia polsko-białoruska? No pewnie nie, tak? Pewnie nie. Nie w najbliższej dekadzie, chyba że wypadki bardzo mocno przyspieszą. Natomiast sugerowanie, że taka Unia może powstać, będzie się nasilać. Jaki będzie cel tego? No zapewne taki, żeby oderwać byłe kresy Rzeczpospolitej od Rosji, uniezależnić je całkowicie, nadać im względną autonomię i objąć patronatem brytyjskim, izraelskim albo amerykańskim, tak, jak kto woli, i zrobić z krajów Międzymorza, z krajów wchodzących w skład dawnej Rzeczpospolitej i jej lenników, po prostu gigantyczną autostradę od Morza Czarnego, a raczej od wybrzeży Afryki ku biegunowi, tak, to taka wizja. Tak? W Skandynawii się do tego włączy, a jak pan Putin będzie grzeczny, to i kawałek Rosji, a jak nie, no to się zmieni, tak? Prezydenta. No, na to wszystko się zanosi. Jak to będzie w rzeczywistości, nie mam pojęcia, bo nie jestem analitykiem, tylko takim postronnym obserwatorem, co stoi przy krawężniku, kopie kamień co jakiś czas i patrzy, jakie samochody przejeżdżają przez jezdnię. Myślę, że do tego zmierza ta cała sytuacja i do tego zmierza też to, co widzimy na zachodzie Europy, czyli ta coraz powiększająca się dewastacja, której na razie może nie widać jakoś szczególnie poza Francją, ale ujawni się. Mamy koronawirus we Włoszech, za chwilę będzie coś innego i już. Także proszę Państwa, zostawiam Was z tą myślą. Unii nie będzie, ale będzie sugestia, że może być. A jeżeli okoliczności pozwolą, to się i Unię zmontuje. Zawsze można ją rozwiązać. Unia polsko-węgierska w średniowieczu istniała 12 lat. Nikt już o tym nie pamięta. Też to była próba zrobienia autostrady bardzo szerokiej pomiędzy Bałtykiem a Adriatykiem. Nikomu się to nie podobało, więc banki zakręciły kurek, do widzenia, rozerwało się i załatwione. I Polacy sobie zrobili Unię z Litwą. Jak będzie tym razem, czas pokaże. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.